Cześć, witajcie w 27 odcinku z serii FIFA 21 Kariera Zawodnika. W poprzednim odcinku doszliśmy do środy 19 lipca 2028 roku. No i oczywiście w poprzednim odcinku też zmieniliśmy barwy. Już nie jesteśmy w Manchester United. Odeszliśmy tam, przenieśliśmy się też do innej ligi oczywiście. Do Serie A i mianowicie do Interu. Mi się wydaje, że to jest bardzo dobry ruch. Mam nadzieję przynajmniej, że to jest dobry ruch. Oczywiście w następnym sezonie, znaczy w tym sezonie będziemy grali w Lidze Mistrzów, co mi najbardziej zależało, że pójdę do klubu, który będzie grał w Lidze Mistrzów po prostu. Mamy 25 lat, 93 overalla i możemy zacząć symulować. 6 sierpnia najprawdopodobniej będziemy mieli szansę na debiut i będzie to finał Supercopa, będzie to po prostu. Potem sobie zobaczymy, jak będziemy składowo, bo w sumie nie widziałem jeszcze. Mecz patrzyłem troszkę na skład, ale jestem ciekawy, jak będziemy mecz grali, jak będzie ten skład wyglądał. Bo mi się wydaje przynajmniej, że w tym super pucharze wystąpi podstawowy skład. No ale nie wiem, zobaczymy. Jeszcze ostatni trening i będziemy mogli zaczynać. Chyba ostatni trening, to mi się wydaje. Zacząłem też trenować rzuty karne, bo właśnie zauważyłem, że tam na przykład to mogłem sobie trenować. Tak, nie będziemy już trenowali, więc będziemy. Mam nadzieję, że dostajemy szansę debiutu. Tak, jesteśmy. Dobra, i ten skład szczerze jest. Jak patrzę na niego, to jest solidnym składem. Może na tym ataku Begraoui mógłby być zamieniony, ale tak to dość solidna drużyna, bym powiedział, tak patrząc na nas, więc mam nadzieję, że oczywiście, mam nadzieję po prostu, że uda nam się zwojować coś dużo z tym Interem. Mamy tutaj dalej, ale w sumie... Czemu nie? Niech ta 29 będzie aby taką naszym specjalnym numerem, bo są nas zawodnicy, którzy mieli właśnie takie numery, które tak właśnie nie pasowały do tej pozycji i my możemy być taką normalną, takim zawodnikiem, który ma taki numer trochę inny niż zwykle. No i tutaj mamy oczywiście, debiutujemy w szkarze. W sumie właśnie my też gramy innym trochę formacją niż się przyzwyczailiśmy. Oczywiście wracamy też na prawą pomoc, bo ostatnio sobie w Manchesterze United zagraliśmy na lewej pomocy. Jest naprawdę ciekawe, jak będzie wyglądał nasz pobyt we Włoszech. Na razie Napoli przy piłce. Dobry przerzut, ale zawsze mam piłkę. Nasza szansa pierwsza. Ale nikt niestety tam nie poda. Nie wiem, kto to jest przy piłce. Jeszcze muszę przyzwyczaić, aby do tego, jak się nazywa nasi koledzy z zespołu. To chyba Adeyemi nam podawał. Aj, ostatnia sekunda, ten gościu z Napoli wszedł i mi się wydaje, że mógłbym się cieszyć już z pierwszej bramki dla Interu. Osimhen teraz, Emil Smith-Rowe, Asensio, więc mają dość wielu młodych zawodników. Choć nie wiem, to już jest 2028, więc naprawdę ci zawodnicy już nie są takimi młodymi zawodnikami. Nie chciałem do niego, no ale dobra. Najważniejsze, że to podanie doszło, żeby nie było, że... No teraz piękne podanie na drugie skrzydło do Komana, jeśli nie mylę. Coman. Aj, chyba chciał podawać, tam się wydaje przynajmniej. Może teraz jakaś szansa na bramkę. Pokażemy się trochę. Możemy właśnie coś takiego chciałem, tylko że za wcześnie podał. Jeszcze. Dobra, jeszcze się utrzymaliśmy.
Kurde, teraz już nie udało. Próbowałem. Miałem nadzieję, że przynajmniej się jakoś go nabiję. Si ricorda al pubblico che nel bar dello stadio è presente una promozione del 2x1 su moltissimi articoli. Affrettatevi! Taki groźny strzał trochę, może jakby było trochę więcej mocy, to by bardziej był groźny, ale... Ozyman. Dobra, to trzymałem piłkę. Może dłuższa piłka jakaś. Trochę za plecy. Jeszcze wstań, no nie wstaliśmy niestety. I przyjmuję znowu piłkę Napoli. Smith Rowe. Brooks. Oj, jak Brooksa z łatwością, ale dobrze, że Kraniu wyszedł z bramki. Jestem naprawdę szybcy. Już widzę, że jak przychodziłem przed United jeszcze, to pamiętam, że nie byłem aż taki szybki na początku na przykład, wiadomo, bo chyba gdzieś dopiero Manchester United zacząłem trenować tą szybkość biegu. Kończyłem pierwszą połowę. Jest 0-0. Nie powiedziałbym, że jakoś drużyna przeważa, ale dla mnie najważniejsze, że rozgrywam dość dobre spotkanie, pomimo, że nie mam ani asysty, ani bramki. Ale z oceną, jak na razie 7-9, to mi się wydaje, że to jest bardzo dobra ocena, jak na spotkanie, gdzie nie ma się asyst ani bramki. Ten analog czasami jakoś, nie wiem, jakbym nie tam, gdzie chciał dać na analog, trochę dziwne czasami, ale dobra. Szkoda, że to jest out dla Napoli. Osimhen, Madueke przyszedł, wspominał o tym, bo po pierwsze przyszedł do Tottenhamu, naszej byłej drużyny, i to jest prawie pomocnik, więc możliwe, że to jest jakiś w końcu, może Hakimi się nie udał i to jest taki następca nasz, oczywiście będziemy grać na prawej pomocy. Wyszukowanie i miał ktoś skończyć to. Adeyemi, czy kto to jest? Nie wiem, naprawdę nie kojarzę, z kim jeszcze gram tak zbytnio. Coman, Kingsley Coman, pięknie jest, 1-0 i Zajcza ma asystę. To był na serio od początku mój plan, odkąd wchodziłem to pole karne, żeby dojść prawie do samej linii i takie małe jakby to podcięcie, takie dośrodkowanie. I Kingsley Coman z łatwością uderza z voleya i mamy 1-0 i prowadzimy w... Super kopie. Mamy szansę już w pierwszym naszym spotkaniu zdobyć trofeum. Ale jeszcze oczywiście pół godziny gry. Pierwsza nas zmiana. Sar, to jest nie Malang Sar, tylko zapomniałem już Ismail Sar, coś takiego. On chyba w prawdziwym życiu w Watfordzie gra. No chyba mi się wydaje, że to jest ten zawodnik, ale pewny nie mogę być, bo parę Sarów tych jest w FIFA. Ten na przykład Mandy. Mocne, tak, za mocne jest to podanie. Druga zmiana. Onieka wchodzi za Amrabiego chyba. Out dla nas teraz. Pierwsze teraz możemy podać. Może wycofać, choć tego niestety nie zrobił.
Kurde, trochę to było trudne. Nie wiedziałem jeszcze, że był on dość, ten bramkarz był na środku. Nie wiedziałem, którą stronę w miarę strzelać, ale to nic, mamy rożny. I prawie, bo będzie, już nie będzie drugiego rzutu rożnego, tak, czyli prawie zdobyliśmy drugą asystę. Meret teraz od bramki. Korea chyba nas goni. Będzie kolejny rzut rożny. Tu już mi się pewnie nie uda tak dobrze środkować. No w sumie nie było tak źle, no ale jednak łatwiejsze to było niż... słabsze to było do środkowania od pierwszego przynajmniej. Może teraz jeszcze jakieś dośrodkowanie z drugiej strony. Może jeszcze tutaj. I jest bramka, o to chodzi, mamy bramkę i asystę w debiucie, no pięknie być nie mogło, naprawdę. Bramka i asystę w debiucie, super, naprawdę mi się to mega podoba. Lepszy naprawdę debiut nie mogliśmy sobie wymarzyć, niesamowity naprawdę debiut. Już zostajemy zawodnikiem meczu, zdobywamy pierwsze trofeum w pierwszym meczu z Interem. I naprawdę gra się przyjemnie. W sumie jak już się ma takiego zawodnika, takim overallu, to wydaje mi się, że w każdej lidze by mi się przyjemnie grało. Dobre to zbadanie, może być groźnie. I jest groźnie, ja mówiłem o tym, że już wygraliśmy ten trofeum, a Stupina ta z bramką i może tak jeszcze nie wygraliśmy tego trofeum. I kurde, naprawdę. Szczerze, przez chwilę myślałem, że to było słabe wyświetlenie, a potem zobaczyłem jak to szło, to już byłem pewny, że będzie asysta. Ale niestety nie tym razem. A, jeszcze. Liczyłem już na bramkę, ale dobry mecz, naprawdę dobry mecz. I teraz powinniśmy już oficjalnie wygrać. Tak, wygrywamy super kopę. Super. Nie, że zdobywamy bramkę i asystę, to jeszcze zdobywamy trofeum, naprawdę. Najlepszy nasz debiut chyba w Tottenhamie tak dobrze, ani w United, ani w Morelianze, czy Valencji, tak chyba nie zadebiutowaliśmy dobrze, jak w Interze. Będzie jeszcze oczywiście celebracja, my oczywiście jako przedostatni zawodnik, bo zwykle przedostatni jest zawodnik meczu. Ładne dość trofeum, choć szczerze we Włoszech to jakoś mi się super nie podobałem te trofea, zwłaszcza Scudetto, niezbyt mi się podoba trofeum szczerze za ligę. Jeśli chodzi o top 5 lig, w Niemczech też mi się nie podoba, no bo praktycznie wygląda trochę... Dobrze mówię, że to praktycznie wygląda jak talerz jakiś. Chyba to w Holandii chyba też tak jest. Premier League mi się oczywiście zdecydowanie bardziej podoba. Hiszpanii mi się podoba. Nie pamiętam jak we Francji wyglądało trofeum, szczerze nie pamiętam, prawda? Ale to nic. Mam to trofeum oczywiście. Jeszcze pamiątkowe zdjęcie i możemy się już zwijać z tego meczu. Widziałem tam, że za niedługo też od razu mamy derby, więc pierwsze derby Milanu przydałoby się na pewno zagrać. Może przydałoby się też w sumie, jesteśmy w nowym mieście, w nowym kraju. Myślałem może nad zmianą fryzury jakoś, zmienimy sobie może fryzurę w jakiś sposób, albo może możliwe też, że buty sobie zmienimy, bo w sumie dość długo gramy, bo gramy praktycznie w tych samych butach i w tych samych włosach całą naszą karierę, mam już 20, prawie 6 lat, więc można by spróbować coś zmienić. Tu w sumie nie dawałem tego nigdy. Dobra, i w sumie jakąś może jakaś, choć w sumie nie, bo to nie wygląda za dobrze jak się ma, to sobie możemy zostawić, albo możemy całkiem się ogolić w sumie, bo i tak taką mieliśmy naprawdę, że nie było widać, bo oczywiście mamy blond włosy. Może takie coś niekoniecznie,
Ale coś może z długich. Mieliśmy oczywiście te. Może trochę średnie, ale... Coś właśnie w tym stylu. Te albo... Albo... Czym się w sumie to różni od tego? To jest aby takie trochę niżej i mniejsze. Takie coś w sumie, bo my bardziej mamy... Właśnie mamy takie bardziej końcówki takie. No bo to... To też w sumie, ale nie. Tak, takie coś bym w sumie zrobił. A jakby na przykład same wąsy też to słabo wygląda, nic nie będę kombinał. Jeszcze właśnie strój, te buty bym zmienił, skoro mam takie czarne, ja bym sobie na przykład takie różowe w sumie wrzucił, bo się odznaczam, ale ja lubię mieć albo takie, ja lubię mieć buty, które się odznaczają jak się gra. Dość ciekawe buty, ale takie bym sobie wziął w sumie. Dobra, i w sumie to tyle, to tyle. Trochę mała zmiana. Zawsze się przyda jakaś mała zmiana. Idziemy dalej, czekamy na pierwsze spotkanie ligowe. Na razie możemy trenować. I tak, pierwsze spotkanie będzie z Milanem, czyli oczywiście warto zagrać w takim spotkaniu. Muszę w miarę kojarzyć, na ataku jest Begraoui i Adeyemi, to ich kojarzy, Barella kojarzę. W sumie tak Tchouaméni, on będzie taki też zawodnikiem, którego powinienem pamiętać, bo on będzie w miarę ze mną grał, bo jest blisko mnie. On był w Premier League, pamiętam, że był w Premier League. Bo jak byłem chyba w Manchesterze, albo w Tottenhamie, w którymś odcinku się z nimi zmierzyłem. Nie pamiętam już w jakim zespole on i ja byłem. A nie byliśmy na pewno w jednym, ale pamiętam, że właśnie zmierzyliśmy się. Przynajmniej raz, pamiętam. I będziemy mogli zaczynać te nasze pierwsze derby Milanu. Dzisiaj nie patrzę, ale chyba jako gospodarz jest Milan. Tak, jako gospodarz z Milan. My wychodzimy w naszych wyjazdowych strojach. W sumie szczerze ta zmiana trochę robiła dobrze, tam mi się wydaje. Nie wiem jak wy sądzicie, ale mi trochę się bardziej podoba taki wygląd Araujo z Litwy. Kamavinga, o, ciekawe, że mam Kamavingę. Pierwszy nasz kontakt z piłką. Trochę pusto tu. Zostawiałem, a my jesteśmy szybcy dość. Aj, ale to już jest coś takiego właśnie, że trochę za bardzo zostawiali to puste miejsce, a oni powinni wiedzieć, że ten Araujo Silva to nie jest wcale wolny zawodnik. Jeszcze się uda chyba. A nie udało się wyratować. Milan przy piłce teraz. Palaversa do Jonesa. Jones, Kamavinga. Jones chciał podać do Kamavingi, ale zachował się piłkę. Kamavinga, Gallagher. I teraz przejęcie piłki i musimy wracać w sumie. Kurde, teraz trochę mnie przewidział. Różne miałem plany. Miałem spróbować to samo, ale nie chciałem drugi raz wchodzić trochę do środka. Teraz możemy za to spróbować takiej coś, co dość często robiliśmy w Manchesterze United. Czyli właśnie takie jakby zmienienie pozycji, zamienienie się pozycją. Przyjęcie, kurde. Gdy miałem przyciśnięty sprint. To zawsze zapominam naprawdę sobie, żeby tego nie robić. Jakoś taki nawyk mam, że to zapominam robić. Salemakers, jeden z nielicznych, który dalej od początku FIFA był w Milanie i tutaj jest też dalej. Brandon Williams chyba tam możliwe, że jest. Gallagher. Jones. Kamavinga. Jones z powrotem.
Oj, to mógł być wielki błąd, a na szczęście nie jest jakim błędem. Po prostu kurde, minę trochę się nadzialiśmy. Zapominam w sumie zawsze, kto z kim gra Adejami. Jakoś nie pamiętam tego. Adejami kojarzę, bo już parę razy go w FIFA używałem, a tamtego drugiego się nie kojarzę zbytnio. Ale parę meczy się zapamiętam. Spalony tam był gdzieś? Nie, nie ma spalonego. Aha, czyli 1-0, my przegrywamy. Nie wiem, to trochę była moja wina, ale jednak gdzieś chyba obrońca zniknął, bo jednak to chyba nie miałem tam tego gościa kryć. Ale już za długie czekanie trochę. To chyba się nie uda, tak, niestety się nie udało. Podanie teraz chyba nabity został, ale tak, jeszcze utrzymał się przy piłce. Jones. Dobra, podanie do Gallaghera, ale teraz dobrze w obronie. Udało się jeszcze podać, mógłby zwrotną piłkę odegrać. Dobra, to jakoś w miarę dobrze się zapowiada. I to musi być bramka, pięknie, jest asysta, 10. asysta, jest 1-1. Trochę nasza firmowa powoli akcja w Mediolanie. Wejście prawie tak do samej linii końcowej i podanie w pole karne. I tam tym razem Adeyemi czekał i zdobył bramkę. Jest 1-1 i na drugą połowę wyjdziemy praktycznie tak jak na pierwszą, bo też będzie to wynik remisowy, będzie od początku spotkanie. Tym razem mam nadzieję, że strzelimy drugą bramkę i już wygramy to spotkanie, byłoby naprawdę super. Koniec pierwszej połowy, jest 1-1, czyli oczywiście szansa dla obydwu drużyn, żeby wygrać to spotkanie. Widzę też, że kolejne dość dobre spotkanie jest w tej kolejce, mianowicie Juventus i Napoli. I jest 1-1. I zaczynamy to drugą odsłonę tego spotkania. Jest dość pusto. Aj. Trochę tą piłkę mi jakby... Nie wiem, czy on mnie przepnął, w sumie jakoś to trochę dziwnie wyglądało. I niestety jest wykop od bramki. Pusto trochę w środku, ale nie podał nam niestety ten jeden zawodnik. Chyba trochę za plecy to mogło być. Williams przy piłce. O, dobre to przejęcie i to... Aj, mógł to lepiej trochę, nie musiał tak szybko, ale dobrze przynajmniej przechwycił. Spróbował przechwycić tam. Za łatwo Puado przeszedł i w sumie ja trochę się aż wrócę, bo mi się niezbyt podoba. Tam byli na granicy faulu dosłownie było. Palaversa. Długo trzyma się Milan przy piłce. Naprawdę walecznie jesteśmy, prawie tu przejęliśmy parę razy już piłkę, ale teraz w końcu przejmujemy. No nie no, to było trochę za bardzo, za daleko, bo Donnarumma z łatwością to złapał. Teraz Milan atakuje z powrotem, Puado, prawie doskoczyliśmy tej piłki. Jones, Puado. To
która się boja tam. Dobra, przejmę piłkę. Mimo jestem dość wytrzymały i dość szybcy, więc możemy w sumie sobie tak może pozwolić, tak mi się wydaje. Troszkę już jesteśmy zmęczeni. Ale bym w sumie jeszcze... Chciałem spróbować taki strzał jeszcze na siłę, bo jakby w najgorszym wypadku mógł być na przykład rzut rożny. Ja bym miał trochę więcej siły, a tak to pod koniec tego biegu już nam pasek praktycznie spadł do zera, więc już nie mieliśmy siły zbytnio. Bo ja bym miał więcej siły, to mi się wydaje, że mógłbym dalej trochę pójść pod bramkę i spróbować strzelić tą bramkę i byłoby naprawdę zagrożenie prawdziwe. Jones przy piłce Kamavinga. Od razu z pierwszej musimy atakować, jeśli chcemy spróbować jeszcze wygrać, bo to jest jedna z ostatnich naszych szans. No nie czekaj tak długo. Aj, kurde, to trochę już źle zrobiłem. Chciałem szybko jeszcze dynamikę zrobić w tej akcji, żeby to jakoś szybko w miarę szło, ale nie udało się. I teraz pewnie przez to będzie remis już. A jeszcze teraz przejmę piłkę. No ja podałem naprawdę to dużo szybciej, więc nie wiem czemu aż tak to długo zeszło. Trochę się zapędziłem. Aj, no znowu. Trochę mi się wydaje, że za później niż ja to robię, ta gra trochę by odbiera te ruchy. No dziwne trochę. Ale no dobra, nieważne, nie krytykujmy i tam nie żalmy się. Najważniejsze, że mamy punkt i kolejny dobry występ. Wiem, do jednego w sumie w derbach, no to jednak nie jest taki zły wynik, no bo jednak Milan na pewno to też jest taka dość trudna drużyna do pokonania będzie w tym sezonie. Zwłaszcza patrząc tak krótko na skład, no to na pewno. Sassuolo będzie następnym naszym rywalem. Może jestem ciekawy, czy dostałem powołanie i jeśli dostałem powołanie, czy na przykład jeśli przeszliśmy do Interu, czy coś się zmieni w naszej sytuacji reprezentacyjnej. Mamy to powołanie, to jest praktycznie zawsze, ale no jestem ciekawy, jak to będzie. I zaczynamy spotkanie z Sassuolo na San Siro. Jest zwycięzca 2-0, Silva, Dybala na gra, tak, przypomniałem sobie przynajmniej tak. I Begraui z bramkami, pięknie. I teraz mamy przerwę reprezentacyjną. Jeszcze sobie spojrzymy w sumie, jak to ostatecznie, finalnie wygląda. Te transfery, bo wiadomo, jeszcze możliwe, że, bo my przyszliśmy gdzieś w połowie, pod koniec chyba lipca, więc mogłyby być jakieś jeszcze transfery, a nie sprawdzałem od tego czasu, więc jestem dość ciekawy. Nie powiedziałbym, że szczerze jakaś pozycja jest u nas słaba, więc naprawdę nie będę taki zły, jeśli nie zobaczę żadnych transferów. Ale zawsze miło to zobaczyć, jeśli jakieś są pozytywne transfery, to zawsze oczywiście to miło zobaczyć. Ciekawe też, jak nasi ci rywale, tacy Juventus, Milan głównie, bo głównie u nich się zapatruje jako naszych największych rywali w walce o Scudetto. Jeszcze 2 godziny, możemy sobie zobaczyć. Milan widzę, że Laporte tam mają. Ciekawie. Zyla, oby nie poszedł Zyla, chyba za późno. Dobra, no to w miarę zobaczymy. Przyszedł do nas dopiero, Kranio, Arambari, Barella, Coman, Simaken. Powiem szczerze, naprawdę się tego się nie spodziewałem, że pójdzie u nas prawie połowa podstawowej jedenastki. Ja jestem ciekawy, jak to teraz będzie wyglądało, bo to naprawdę źle mi to wygląda. Ale dobra, zaczynamy spotkanie z Węgrami, dalej nie gramy. 1-0 wygrywamy. W każdym można tu w FIFA zmienić na przykład reprezentację, bo byśmy na przykład może poszli do Hiszpanii, do Brazylii.
Finlandia teraz naszym rywalem. 2-0 to zwycięstwo. I przed nami będzie spotkanie z Atalantą, choć... No dobra, przed nami spotkanie z Atalantą. To jeszcze przesymulujemy sobie. Potem pewnie mecz Ligi Mistrzów, jeśli się nie mylę. Tak, będziemy grać z Celticiem. Atalanta i tak. Di Marco na lewej pomocy, Onieka za Barelle i Sensi za Arambariego i jeszcze Martinez na bramce. No powiem szczerze, że to nie wygląda już tak fajnie. Ale wygrywam 2-1, Adeyemi Silva. Mi się wydaje, że to są z dwóch najlepszych zawodników, bym powiedział. Teraz na pewno dwóch najlepszych zawodników w ataku. Oczywiście Karim Adeyemi na napadzie. Jeszcze młody to jest bardzo zawodnik, bo chyba podobny rocznik co Araujo Silva, jeśli nie rok starszy od Araujo chyba Silva. Więc naprawdę jest super dynamiczny duet. I naprawdę fajnie się zapowiada ten duet. Najbardziej oczywiście. Ale zobaczymy, jak na razie po czterech spotkaniach trzy bramki, jeszcze raz jest lepszy. Lepsze, na początku nie mogliśmy sobie po prostu wymarzyć. Bliscy będziemy teraz 94 overalla. I to spotkanie z Celticiem będzie dość ciekawe, więc w sumie tak sobie zaczniemy następny odcinek. Dzięki wam za oglądanie tego odcinka, no i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!